Halo, halo, dzień dobry. Mamy dzisiaj piękny dzień, to znaczy się lało w nocy. No, ale co chciałem powiedzieć? Jedziemy sobie, proszę Państwa. Jest środa rano. I jedziemy sobie, proszę Państwa, zatankować jak najszybciej, bo już mamy tak poniżej ćwiartki. Zatankujemy, to jedziemy dalej. Ogólnie mamy stówkę zostawioną na dzisiaj. Jestem mistrzem marnowania czasu. Normalnie powiem Wam, wstałem o 5.30, żeby wyjechać o 6.30 i w międzyczasie jedyne co zdążyłem zrobić, to wypić kawę. No i z kibla skorzystać. Normalnie jestem mistrzem w marnotrawstwie czasu. Szczególnie rano. Kurde. Też tak macie? A się to jeszcze to sprawdzę, a to tamto sprawdzę, a to ząbki umyję, a to tamto buźka, to kawusie zrobić, no. Wypić kawusie, popatrzeć na gwiazdy i kurde, godzinka gone. Teraz trzeba jechać. Wczoraj tak mi nie ubywały. Patrzę się, 250. Jadę. Patrzę się znowu, 249. Kurde. Ale jak lać zaczęło wczoraj, to stwierdziłem już pierdziele. Nie będę na męczaka jeździł na... Katastrofa była wczoraj. Dzisiaj nie pada, to można to jako przeciąć. Tacho goni. Niedługo będzie nas gonić też. Tyle 2 kilometry szybciej. A przecież mogą 8 dych tylko, no nie? A i tak wszyscy jadą 91. 85 albo 91. No wiesz, on coś śniadanie nie zjadł. Z tym Fordem. Albo jedziesz, wyprzedzasz, albo stoisz. No kurde. Wyprzedzam go już chyba 7 raz. Na odcinku 10 km. Ale widoczki? Począ wiatry.
cztery kible od Sanitira, wszystkie takie, że kurde, wziąć, tylko tam jeszcze nie wiem co zrobić. Umyć kurde. Niby automatyczne to, co się same czyszczą, no nie? Deskę same myją. Ale kurna, powiem wam, że wszystkie cztery były popsute. No, my tu sobie gadu, a paznokcie rosną, tak? Kilometry ubywają powoli. Jeszcze 93 do celu i 28 do stacji benzynowej. Setki na tym już nie machnę, co mam w paku. A się może i bym machnął, ale potem już bym nigdzie nie dojechał. Rano wstałem 10 minut przed budzikiem. Myślę, o fajnie, to się wyrobię ze wszystkim, szybko pojadę. Ja się szybko wyrobię rano. I tak dobrze, że facetem jestem. Gdybym był kobietą, to bym musiał chyba wstawać, nie wiem, 3 godziny wcześniej. Żebym tylko 2 się spóźnił. I gdybym był kobietą. Nie, to bo gdybym był bogaty, no nie? O, pije mi daleko rano. Dobra, koniec kompromitacji. Odezwę się, jak dojadę do stacji. O, to fotoradar zaraz będzie. Trzeba się będzie wkomponować w tłum. Ta ciężarówka ma więcej powera ode mnie. Ja już tu zwalniam, no nie? Pod góreczkę. Ta ciężaróweczka jechała 92. A ma duże 80. Trzeba się będzie tych trików wszystkich naumieć. Jak tacho wejdzie, to kurde, będą czepać młodych kierowców jak za zboże. Drodzy Państwo, 20 km.
Halo, halo! Jademy, proszę Państwa, do Volkswagena z tym rozładunkiem pierwszym. Oh, tam na firmie, powiem Wam, kurde, taki babochłop, no nie? Wait! Może, kurde, jakiś chłop tam jest, czy co? A to baba. How long? I don't know, you have to wait. Okay. No, na firmie w sumie spoko, szybko się rozładowało wszystko elegancko. No, a teraz jedziemy do tego Volkswagena zrzucić to. Jedziemy się załadować znowu jakimś metalowym badziewiem. I z tym metalowym badziewiem będziemy jechali 200 coś kilometrów na rozładunek na jutro na 7.30. Także. I tak się mówi, a na dzisiaj taki kruciak, 200 kilometrów. Kurna, 200 kilometrów kruciak. Rano 200 kilometrów na pierwszy rozładunek, 200 kilometrów teraz na drugi rozładunek i 200 kilometrów na rozładunek. I kurczę, z kruciaka 200 robi się 600-700, no nie? Ja wczoraj taki działo tymi żabami, że normalnie stwierdziłem, mam w nosie. I sobie jodymy, proszę Państwa, jodymy sobie! Chwilę padało temu, a teraz tak w miarę, ale wieje, a mam 44 kilo na pace, także mną trochę rzuca na wietrze. Lekko kołysie. O, już trzy korki za mną. Jeszcze pewnie ze cztery przede mną. No to Niemcory takie, to oni lubią korki. Oni tu mają taki sport narodowy. Gdzie najdłuższy? Jak nieraz te wiadomości włączę sobie niemieckie, to 20 minut. 20 minut trajkoczy, na której autostradzie ile się stoi i gdzie. Mogliby to jakoś uporządkować, od najdłuższego do najkrótszego, albo odwrotnie. Ale co, w końcu to duży kraj. Zapakuje, to się trzeba gdzieś wykąpać. Jeszcze do celu 126 zostało. A za stówkę zjeżdżamy z autostrady. A na inną. A no to dobrze. Tutaj w tym Volkswagenie jeszcze nie byłem. I będziemy blisko na Hanower.
kawkę sobie popijam, radia sobie słucham. Jeszcze stówka przede mną, także... się odzywać po drodze. Do później. Rozładowane, proszę Państwa. Jedziemy teraz na załadunek. Załadunek mamy 13 km stąd. Przejechanie 200 km i mamy wolne do rana do 7.30. Ale kurna babo chłop tutaj był. Ja pierdzielę. Baba, która przyjmowała papiery tutaj z stempelki, no ja jej gdzieś wzrostem do pępka sięgłem, kurde, jaka baba. No powiem wam, takiej kobity wysokiej to jeszcze nie widziałem. W Holandii dużo razy byłem, ale kurna, tam to są kurduple przy niej. Jak czubek głowy miałem na wysokość cycanu, nie? Jej. No tutaj biuro też. A szybko poszło wszystko. W sumie wszystko zajęło może z pół godziny. Czasem będzie gdzieś kawki zrobić, albo się napić gdzieś. Azjatycka restauracja. O, tako. Tylko po niemiecku tako. Nie po hiszpańsku. Tako po niemiecku to ciuchy, tako po hiszpańsku żarcie. Rzut beretem, proszę Państwa. Rzut beretem. Albo wołowinka, albo i to, i to. Krowy to mają życie, kurde. Wejdą, zeżrą, pójdą spać, zeżrą, pójdą spać. No nie? Pam, 12 km, proszę Państwa, 15 minut będziemy na miejscu. Tutaj zjeżdżamy z powrotem na A30. Nadgarstek mnie coś boli, kurde. Gdzieś coś musiałem szarpnąć, albo nie wiem. Załaduję, od razu jadę tam na miejsce i idę spać.